Które z poniższych wyrażeń są równe 2% z 90? Zatrzymajcie teraz film i zastanówcie się, które odpowiedzi są prawidłowe. Pamiętajcie, że trzeba wybrać dwie z tych pięciu odpowiedzi. No to po kolei. Zanim przyjrzymy się odpowiedziom, zapiszmy na kilka sposobów wartość 2% z 90. 2% dosłownie znaczy 2 na 100. Możemy więc zapisać 2% jako 2 na 100, czyli 2 setne razy 90. To jest jeden ze sposobów zapisania 2% z 90. Ułamek zwykły dwie setne możemy skrócić. Możemy licznik i mianownik podzielić przez 2. Otrzymamy 1 pięćdziesiątą. Dwie setne to to samo co 1 pięćdziesiąta razy 90. Możemy też zapisać 2% jako ułamek dziesiętny. Dwie setne możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego jako 0,0, 0, 0, 0, bo nie mamy dziesiątych, 2. Mamy dwie setne, czyli 2 na pozycji setnych. Razy 90. Wszystkie te trzy wyrażenia są równoważne 2% z 90. No to sprawdźmy odpowiedzi. To są 2 dziesiąte z 90. To nie są dwie setne, tylko 2 dziesiąte, czyli nie 2%, tylko 20%. Wykreślamy. 2 setne razy 90. To samo co tutaj. Czyli się zgadza. 200 razy 90. To zdecydowanie więcej niż wartość, której szukamy. Powinno być 2 setne, a nie 200. Wykreślamy 2 razy 90. Nie 2, tylko 2% to nie jest to samo. I dwie setne razy 90, czyli tak samo zapisane wyrażenie jak pierwszy ułamek tutaj, czyli się zgadza.